witam na kolejnej minutce ze słowem. Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić czymś, co tak bardzo leży na moim sercu, jak 2000 lat temu leżało apostołowi Pawłowi, któremu bardzo zależało na narodzie izraelskim, tak jak mi dzisiaj zależy na narodzie polskim. Chciałbym wam dzisiaj przeczytać fragment z listu do Rzymian, który apostoł Paweł napisał, z 10 rozdziału. Ale dzisiaj specjalnie zamienię słowo Izrael na słowo Polska, żebyście bardziej zrozumieli to przesłanie i czego pragnął Paweł i czego pragnę ja dzisiaj, gdy głoszę do Polaków. Posłuchajcie tego tekstu. To jest list do Rzymian, 10 rozdział od 1 wersetu. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Polaków. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość do Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem prawa, zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Słuchajcie, 2000 lat temu problem z Izraelem jest taki sam jak dzisiaj z Polakami. Mają gorliwość, ale nierozsądną. Gorliwość religijną, ale odległą od Boga. Dlaczego tak mówię? Ponieważ Polacy jak Izrael większość Polaków wierzy w Boga. Ale tak jak Izrael 2000 lat temu, tak dzisiaj Polacy ustanawiają swoje ceremonie, ustanawiają swoje święta, żyją według przykazań kościelnych, przykazań, które ustanowili na przestrzeni wieków różni ludzie. Ludzie, nie Bóg. I myślą, że w ten sposób przypodobają się Bogu. Tak samo jak Izraelici 2000 lat temu i do dzisiaj myślą, że przestrzegając święta, ceremonie, jakieś zwyczaje, sakramenty, tradycje, że będą zbawieni. Ludzkie tradycje oczywiście, ustanowione przez ludzi. Ale to nie jest tak. Wiara w Boga, tak jak każdy Żyd wierzył, tak i dzisiaj wielu Polaków, wiara w Boga, apostoł Paweł pisze, że nikogo nie zbawiła. Bo to wiara Bogu zbawia. Wiara na Słowo Boże zbawia. To, co Bóg mówi, jeśli jesteś posłuszny temu, przyjmujesz to do swojego życia, to zbawia. Skąd o tym wiem? Apostoł Paweł pisze dalej tak. Od 8 wersetu czytam. Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich, w sercu twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Słowo w sercu. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Boga nie satysfakcjonują te rzeczy, które my robimy na zewnątrz, ale Bogu zawsze i wszędzie chodzi o nasze serce. Czy w twoim sercu jest Jezus Chrystus? Czy w twoim sercu jest Jezus jako Pan i Zbawiciel? Bo w wersecie 13 apostoł Paweł zapisał tak. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wiecie, że to jest takie proste? Każdy, kto w sercu swoim wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I tu nie ma mowy o przynależności kościelnej. Nie ma tu mowy o protestantach, katolikach, prawosławnych. Nie. Każdy, kto uwierzy w swoim sercu i swoimi ustami wyzna, że Jezus jest Pan. Każdy, kto wierzy, że Jezus zmartwychwstał i żyje dzisiaj, ma życie wieczne. I słuchajcie, werset 17 apostoł Paweł dalej pisze. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czy czytasz Pismo Święte? Czy jesteś posłuszny temu, co jest napisane w Piśmie Świętym? Bo powiem ci, że jedynie w Piśmie Świętym
jest objawiona prawda, która może ciebie i mnie uwolnić. Powiem tak, dla mnie słowem Chrystusowym, słowem Rema, które zbawiło moją duszę, które sprawiło, że dzisiaj mam pewność zbawienia, życia wiecznego z Bogiem, to były słowa Jezusa, który w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 6 wersecie do mnie powiedział takie słowa. Jezus mówi: ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Boga Ojca tylko przeze mnie. I wiecie co? Ja usłyszałem te słowa i stałem się im posłuszny. Wiem, że Jezus Chrystus jest jedynie pośrednikiem między mną a Ojcem. Wiem, że Jezus Chrystus mnie zbawił. I wiem, że mając Jezusa w swoim sercu, mam życie wieczne. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, od 11 do 13, o tym bardzo wyraźnie jest napisane. Chcesz mieć życie wieczne, drogi rodaku, zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Uwierz na Jego słowo, a będziesz zbawiony. Tu i teraz. Dzisiaj. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Z łaski przez wiarę, nie z uczynków jesteśmy zbawiani. Więc życzę Ci dzisiaj właśnie tej wiary. Nie miej nierozsądnej gorliwości, starając się religijnie zasłużyć na coś, co jest za darmo, bo Jezus Chrystus zapłacił pełną cenę. Przyjm dar życia wiecznego wraz z Jezusem Chrystusem. Przyjm go do swojego serca. I w ten sposób będziesz miał życie wieczne. Życzę Ci tego, bo zależy mi na Tobie, jak apostołowi Pawłowi w pierwszym wieku zależało na jego rodakach, na Żydach. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnej minutce.